Richard Feynman, wybitny fizyk teoretyk, laureat Nagrody Nobla, powiedział kiedyś pięknie: temu, kto nie zna matematyki, trudno jest dostrzec głębokie piękno przyrody. Matematyka jest wszędzie wokół nas. Świetnie obrazuje ten fakt rozliczne występowanie tzw. złotej proporcji w otaczającej nas rzeczywistości. W produkcji na temat ciągu Fibonacciego, dostępnej na moim kanale, dokonałem kompilacji dużej liczby przykładów występowania złotej liczby fi w przeróżnych obszarach życia. Film ten wzbudził wiele komentarzy, dyskusji, reakcji. Przypomniał ludziom o istnieniu w nich wrodzonej ciekawości świata, chęci dotarcia do natury rzeczy, do odpowiedzi. Każdy z nas doświadcza przecież dysonansów poznawczych. Chcemy wiedzieć, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i po co przyszliśmy na ten świat. Chcemy też wiedzieć, z czego ten świat jest utkany, co jest jego budulcem i jaką ma on strukturę. Najwięcej popularno-naukowego kontentu na YouTube oglądają introwertycy, czyli osoby, które Carl Gustav Jung zdefiniował jako ludzi kierujących swoją uwagę do wnętrza siebie, do tak zwanego świata idei i matematycznej abstrakcji. Zaledwie 1/3 ludzkiej populacji to introwertycy, niemniej jednak stanowią oni przytłaczającą większość wśród studentów nauk ścisłych, naukowców i absolwentów uczelni technicznych. Osoby introwertyczne w naturalny sposób zainteresowane są matematyczną abstrakcją, symbolizmem, logiką, a nierzadko także filozofią i psychologią. Introwertyk lubi intuicyjnie odkrywać prawa rządzące daną dziedziną, zyskuje energię, kiedy jest sam, a wydatkuje ją, przebywając w towarzystwie. Często takie osoby zostają inżynierami, naukowcami, programistami, a nawet jeśli pracują w nietechnicznym zawodzie, to i tak pozostają w kontakcie z naukowymi nowinkami, teoriami i zagadkami poprzez odpowiednią lekturę lub film. Taka osoba z przyjemnością obejrzy produkcję popularno-naukową czy przeczyta nową książkę Stephena Hawkinga. Subskrybenci mojego kanału to głównie właśnie introwertycy. Wiem, bo przeszliście razem ze mną przez test MBTI oraz Enneagram. Daliście też znać na forum naszej społeczności, jakimi dysponujecie profilami w tych wspomnianych modelach. Dziś zapraszam Was ponownie, drodzy widzowie, do zajęcia się królową nauk – matematyką. Ten film stanowi naturalną kontynuację i rozszerzenie rozważań przedstawionych w produkcji na temat ciągu Fibonacciego. Nie będę jednak, chcąc uniknąć redundancji, ponownie definiować wielu pojęć opisanych w tamtym filmie. Zatem jeżeli, drogi widzu, nie widziałeś tamtego wideo, zachęcam Cię udać się tam, zanim obejrzysz niniejsze rozważania. Własności matematyczne przedstawionej w tamtej produkcji złotej spirali sprawiają, iż akumulacja materiału rogowego, czyli wzrost poroża, nie wymaga od organizmu zwierzęcia ciągłego dostosowywania swojej postury. Środek ciężkości pozostaje mimo wzrostu poroża ten sam. Ta matematyczna optymalizacja zapewnia zmniejszenie wydatku energetycznego i minimalizację potrzebnych ogólnosystemowych zmian fenotypowych przy wzrastaniu. Tak samo rośliny rozwijające liście, drzewa tworzące nowe gałęzie czy rozrastające się np. ludzkie płuca. Złota proporcja pozwala tym strukturom rozrosnąć się optymalnie, bez potrzeby ciągłego, ponownego dopasowywania się do stanu równowagi. Matematyka to zatem prosta przyczyna, która ma złożone konsekwencje. Jakakolwiek organiczna ekspansja będzie zyskiwać na swoim rozmachu dzięki takiej matematyce, która zapewnia autobalansowanie całego rosnącego organizmu. Roślina upakuje najwięcej liści na największym dostępnym obszarze, a to znaczy, że uzyska maksymalny współczynnik nasłonecznienia. Płuca zapewnią najlepszą wymianę tlenową. Samiec uzyska najlepsze okazje do reprodukcji i pokonania rywali dzięki imponującemu porożu. A wszystko to dzięki zachowaniu prostej, matematycznej proporcji. Zderzenie z taką matematyką to nie lada wyzwanie dla mojego małpiego rozumu. Z jednej strony wydaje się ona być po prostu rezultatem postępującej dzięki procesowi ewolucji optymalizacji organizmów żywych. To ostra, wyrachowana logika, zimna, niczym sztylet z lodu. Z drugiej jednak strony taka matematyka to także życie samo w sobie, to roziskrzona omnipotencja, serce otaczającej nas rzeczywistości. Jest to także wreszcie inteligencja zaszyta w materii, bo przecież te zasady matematyczne dają się bez większego problemu wyabstrahować do krainy abstrakcji, do świata idei, a zatem świata myśli i umysłu. A to sprawia, być może też trochę za sprawą lęku egzystencjalnego, że dostrzegamy w tej materii twórczy pomysł wielkiego, nieznanego umysłu. To abstrakcyjne idee, które stały się rzeczywistością. Słowa, które w jakiś sposób stały się ciałem.
Nie udzielę jednak dziś żadnych odpowiedzi na podstawowe egzystencjalne pytania. Jaka jest natura otaczającej nas rzeczywistości? Z czego jest ona utkana? Z materii i antymaterii? Z prawdopodobieństwa? A może tą nicią jest informacja? Czym jest informacja, jeśli nie abstrakcją? Czym jest myśl, jeśli nie informacją? Czy żyjemy, tak jak twierdzą fizycy kwantowi, w hologramie, a może w świecie zbudowanym z drgających strun? Czy to macierz materii, jak twierdził Max Planck, czy może otacza nas eter według koncepcji Nikoli Tesli? Który model jest poprawny? Czy stworzenie modelu jest w ogóle w naszym zasięgu? Fraktale sugerują nam z kolei, iż nasze uniwersum może być tak naprawdę częścią multiversum i że skoro w centrum każdej galaktyki znajduje się czarna dziura, to w tej osobliwości może być ukryte fraktalnie kolejne uniwersum, w którym znajdują się następne miliardy galaktyk i czarnych dziur, a w każdej z nich znajdują się kolejne wszechświaty z czarnymi dziurami. I tak w nieskończoność. Czym jest wybór? Czym jest wolna wola? Czy przy założeniu nieskończonej ilości wszechświatów każdy nasz niedokonany wybór zostanie i tak zrealizowany gdzieś w innym wymiarze, w innym odłamie rzeczywistości i rozgałęzieniu czasoprzestrzeni? A może wszystko rozgrywa się jedynie w ramach prawdopodobieństwa? Czy mamy jedno życie, czy też jesteśmy superpozycją wszystkich możliwych stanów, superpozycją wszystkich ciągów przyczynowo-skutkowych i ich konsekwencji? Dlaczego obserwowanie cząstek elementarnych wpływa na ich zachowanie? Dlaczego światło wykazuje dualizm korpuskularno-falowy? Jak realizowane jest splątanie kwantowe? I dlaczego rzeczywistość w ogóle jest kwantowa, a nie analogowa? Czy to nie za dużo pytań naraz? Czy jesteś już znudzony? A może wręcz przeciwnie? Dlaczego nie odpowiem na te wszystkie pytania? Nie odpowiem, bo nie wiem. Wiem, że nic nie wiem. Bardzo niebezpieczni bywają ludzie, którzy dostarczają gotowych odpowiedzi na takie pytania. Nie można tych odpowiedzi udzielić, ponieważ mamy tu do czynienia z tajemnicą, a nie problemem. Jak powiedział Max Heller, problem możemy sobie wyabstrahować, postawić przed sobą i ewentualnie rozwiązać. Natomiast w tajemnicę jesteśmy zanurzeni, jesteśmy jej częścią. I dlatego dziś zapraszam Was jedynie do poznania kolejnej porcji ciekawych matematycznych właściwości rodziny ciągów związanych z liczbą fi. Nie będzie to już zatem tylko ciąg Fibonacciego, który nieodłącznie ludzie kojarzą ze złotym podziałem. Dziś zajmiemy się także tak zwanymi liczbami Lucas, równie zresztą intrygującymi. Co ciekawe, liczby Lucas są bliżej nawet matematycznie związane ze złotym podziałem niż tak osławione wyrazy ciągu Fibonacciego, ale o tym już za chwilę opowiemy szczegółowo. Ponieważ mam szacunek do Waszego czasu, to zakończmy już ten nieco filozoficzny wstęp i przejdźmy od razu do konkretnych rozważań. Znamy już ciąg Fibonacciego. Wiemy, że ta sekwencja rozpoczyna się od wartości 1 i 1, albo ewentualnie 0 i 1, a kolejne wyrazy ciągu powstają zawsze jako suma dwóch poprzednich. Wiemy też, co to jest złoty podział i wiemy, jak go wyznaczyć. Jest to po prostu stosunek dwóch kolejnych wyrazów w ciągu, czyli dzielimy wartość danego wyrazu przez poprzedni. Im większe wyrazy ciągu podzielimy przez siebie, tym dokładniejsze przybliżenie liczby fi otrzymamy. Wydawać by się mogło, że jest to unikalna i bardzo osobliwa cecha wyłącznie ciągu Fibonacciego i że to właśnie dlatego te liczby są tak osławione w matematyce. Wydawać by się mogło, że jest to sekwencja liczb najściślej na świecie związana ze złotym podziałem. W praktyce jednak nie jest to do końca prawdą. Otóż okazuje się, że tak naprawdę mogę sobie wybrać dowolny inny ciąg liczbowy powstający na tej samej zasadzie i w nim również odnajdę złoty podział. Powiedzmy, że chcę teraz stworzyć swój własny ciąg liczbowy. Nazwę go nieskromnie na swoją cześć ciągiem Zelenta. Fajnie jest mieć swoją sekwencję liczb, właśnie jesteście świadkami, jak zapisuje się w annałach historii matematyki. To oczywiście żart, bo każdy człowiek może sobie stworzyć swoją własną sekwencję, natomiast ja rezerwuję taką. Ciąg Zelenta rozpoczyna się od wartości np. 22, a drugi wyraz tego ciągu to będzie 8502. No, takie sobie wartości startowe wybrałem. I wydawać by się mogło, że taki ciąg na pewno nie będzie zbiegał się do fi. W końcu pierwsza wartość jest dwucyfrowa, a kolejna czterocyfrowa i równa aż 8502. Ale wyznaczmy kolejne wyrazy ciągu Zelenta, pamiętając o tym, że każdy nowy wyraz powstaje jako suma dwóch poprzednich. Okej, myślę, że tyle wystarczy. A teraz wyznaczmy fi, dzieląc każdy wyraz ciągu Zelenta przez bezpośrednio poprzedni do niego. No i proszę, ponownie otrzymaliśmy ciąg zbiegający się do złotego podziału fi 1,6,1,8. Odrobinę zaskakujące, no ale matematyka nie kłamie. Spróbujmy pójść jeszcze dalej.
Weźmy pierwszy wyraz ciągu ujemny, niech będzie minus 300, a drugi to będzie na przykład 121. Obliczmy kolejne wyrazy i wyznaczmy fi. Ponownie, nawet mimo wartości ujemnej, otrzymujemy fi. A co gdyby zastosować liczbę niecałkowitą, na przykład 314 i 999? Obliczmy wyrazy i wyznaczmy wartość fi w ciągu. I znowu 1,6,1,8. Jaki z tego płynie wniosek? No, po pierwsze widać, że ciąg Zalenta w ogóle nie jest wyjątkowy, co jest dla mnie osobiście smutne, ale też jednocześnie okazuje się, że mamy tak naprawdę do czynienia z całą rodziną złotych ciągów, a nie tylko jedną sekwencją liczb odkrytą przez włoskiego matematyka Leonarda Spizy, zwanego Fibonaccim. Patrząc na to spoza pudełka, orientujemy się, że to reguła powstawania liczb jest ważna, a nie wartości startowe, nie punkty początkowe. To, co konstytuuje, definiuje tę rodzinę złotych ciągów, to złota zasada, czyli każdy wyraz powstaje rekurencyjnie jako suma dwóch poprzednich. A czy zaczniemy od 0 i 1, 1 i 1, czy jakichkolwiek innych liczb, ma już mniejsze znaczenie. Oczywiście ciąg Fibonacciego, jako ten, który startuje od 0 i 1, wydaje się taki najbardziej naturalny, czy seksowny, no bo od takich pięknych wartości się rozpoczyna, ale to jeszcze nie oznacza, że jest w całej tej rodzinie ciągów jakoś szczególnie uprzywilejowany. Ciąg Zalenta też jest bardzo ładny i użyteczny i też zbiega się do złotego podziału. Natomiast, czy możemy matematycznie udowodnić, że każda sekwencja powstająca według reguły sumowania kolejnych wyrazów będzie zbieżna do wartości 1,6,1,8? Że stosunek kolejnych wyrazów to zawsze będzie fi? Żeby było łatwiej, przeprowadzimy obliczenia na przykładzie ciągu Fibonacciego. Niech fn oznacza nty wyraz ciągu Fibonacciego. Jak wiadomo, nty wyraz powstaje przez sumowanie dwóch poprzednich, czyli fn jest równy fn minus 1 plus fn minus 2. N to oznaczenie indeksu ciągu, czyli numeru wyrazu. Stąd na przykład piąty wyraz jest sumą czwartego i trzeciego, albo na przykład dwunasty wyraz to suma 11 i 10. Logiczne. I my chcemy określić wartość stosunku dwóch kolejnych wyrazów ciągu, danego do poprzedniego. Czyli nas interesuje podzielenie fn, czyli tego n-tego wyrazu, przez wyraz poprzedni, czyli n minus pierwszy. I to powinno być takie samo jak stosunek fn minus 1 do fn minus 2, prawda? Bo to też kolejne dwa wyrazy ciągu. I to da nam taką samą wartość, oznaczmy ją na przykład literą p jak proporcja. I naszym zadaniem jest udowodnić, że p będzie równe złotej liczbie. Tutaj mamy wartość fn, a jednocześnie wiemy, że fn to też fn minus 1 dodać fn minus 2, czyli wstawimy to równanie w to miejsce. A to z kolei pozwoli mi uprościć ten stosunek, no bo mamy to samo w liczniku i mianowniku i będziemy mogli zapisać tak: 1 plus fn minus 2 przez fn minus 1 równa się nadal fn minus 1 do fn minus 2, co jest równe też wartości p. I teraz, gdy na to spojrzymy, dostrzegamy bez trudu, że mamy do czynienia z tymi samymi wartościami, tylko że tu fn minus 2 jest w liczniku, a tu w mianowniku. No, ale zawsze możemy zauważyć, że skoro fn minus 1 do fn minus 2 jest równe p, to odwrotność tego jest równa 1 przez p. Czyli ostatecznie mamy 1 plus 1 przez p równa się p. Interesujący związek i wystąpi w każdym z ciągów z tej rodziny, bo przecież operowaliśmy na wzorach ogólnych. Cóż za dziwna liczba może spełniać takie równanie? Cóż, doprowadźmy sprawę do końca. Mogę to zamienić na równanie kwadratowe, mnożąc obustronnie przez p. Otrzymam wówczas p plus 1 równa się p kwadrat. Przenieśmy teraz wszystko na jedną stronę i uporządkujmy według rzędu wartości. Otrzymamy ostatecznie p kwadrat minus p minus 1 równa się 0. Poszukujemy zatem miejsc zerowych w funkcji kwadratowej. Policzmy deltę. Dla równania w postaci ax kwadrat plus bx plus c ma ona wartość równą b kwadrat minus 4ac, zaś miejsca zerowe to minus b plus minus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli u nas delta to będzie 1 minus 4 razy 1 razy minus 1, co daje nam wartość 5. Stąd pierwsze miejsce zerowe jest równe minus b, czyli 1 plus pierwiastek z 5 przez 2, a drugie miejsce zerowe to 1 minus pierwiastek z 5 przez 2. I to jest dokładnie wartość złotej liczby fi.
Ten drugi przypadek ujemnej wartości to minus małe phi, czyli minus 0,618. Z takim stosunkiem będziemy mieć do czynienia, gdy podzielimy dany wyraz nie przez poprzedni do niego, ale przez następny, większy od niego, prawda? Ten minus tutaj wskazuje nam właśnie odwrócenie kierunku dzielenia wyrazów przez siebie. Zatem reasumując, nie tylko ciąg Fibonacciego, ale cała rodzina złotych ciągów będzie posiadać tę samą cechę zbieżności stosunku dwóch kolejnych wyrazów do liczby phi. A zależnie od tego, czy będziemy dzielić dany wyraz przez poprzedni, czy też przez następny w sekwencji, otrzymamy albo duże phi, albo małe phi jako wartość proporcji. Natomiast jeśli już mowa o prawdziwie wyróżniającym się z całej rodziny złotych sekwencji przedstawicielu, to będzie to zupełnie inna, często niedoceniana w starciu z Fibonaccim seria liczb. I będzie to seria najbliżej matematycznie związana ze złotym podziałem, jaką tylko znamy. Odkrył ją Edouard Lucas. Niektórzy wymawiają to nazwisko Lucas, no ale skoro jest Francuzem, to powinno się chyba powiedzieć Lucas. Zresztą mnie nazwisko Lucas kojarzy się z George'em Lucasem, twórcą Gwiezdnych Wojen i Indiany Jonesa, więc pozwólcie, że ja będę mówił Lucas. To właśnie ten matematyk podjął się przeanalizowania i przestudiowania rodziny złotych ciągów i znalazł wśród nich wyjątkową sekwencję liczb. Do dziś na jego cześć nazywamy te liczby liczbami Lucas. Jego sekwencja rozpoczyna się od dwójki i jedynki. Wyznaczmy zatem zgodnie z regułą kolejne wyrazy tego ciągu. Sprawdźmy też standardowo zbieżność wyznaczonego stosunku phi. I rzeczywiście również kolejne otrzymane wartości phi dążą do złotej liczby. Nie mogło być inaczej, w końcu udowodniliśmy niedawno, że zawsze tak się stanie. Zatem co jest takiego szczególnego w liczbach Lucas, czego nie posiadają pozostałe złote ciągi liczbowe? Ano, popatrzcie na to. Pozostawmy sobie kilka pierwszych liczb Lucas na ekranie i zapiszemy sobie teraz dodatkowo kolejne potęgi złotej liczby phi. Phi do potęgi zerowej to 1, no bo cokolwiek podniesione do potęgi zerowej daje 1. Phi do potęgi pierwszej to 1,618, wiadomo. Phi kwadrat daje 2,618. Phi do trzeciej to 4,23606. Phi do czwartej i tak dalej kolejne potęgi. Spoglądając mimochodem na te kolejne potęgi phi, Edouard Lucas doznał nagłego olśnienia. Przecież jeśli zaokrąglimy te kolejne wartości, zgodnie ze zwykłymi zasadami zaokrąglania, gdzie wartość po przecinku jest równa 0 i 4, to zaokrąglamy w dół, a jeśli jest równa od 5 do 9, to w górę, to okazuje się, że kolejne potęgi phi są takie same jak kolejne liczby Lucas. Ha, tego się nie spodziewaliśmy. Oto liczby jeszcze bliżej powiązane ze złotym podziałem niż jakakolwiek inna sentencja z tej rodziny. Znaleźliśmy swoistego rodzynka, wisienkę na torcie, Hamleta wśród fortyn brasów. Ktoś oczywiście zechce zapytać, czy taka właściwość liczb Lucas utrzymuje się aż w nieskończoność. Tak, ta reguła jest zawsze zachowana. Przedziwna to właściwość, tym bardziej, że używamy tutaj zaokrąglania, a przecież wielu osobom praktyka zaokrąglania kojarzy się z niechlujną matematyką. Tak jakby zaokrąglenie liczby było niestosowne, niczym wsadzenie ogórka do herbaty. Wiele osób powie, że tak po prostu się nie robi. Natomiast zupełnie niepotrzebnie, zaokrąglanie to taka sama operacja matematyczna jak każda inna. Niemniej jednak liczby Lucas na pewno dadzą do myślenia osobom, które traktują złoty podział bardzo dosłownie. Czyli na przykład powiedzą, ta roślina, którą mam na parapecie, ma 4 płatki albo 7. A to przecież nie są kolejne liczby Fibonacciego. No ale 4 i 7 to liczby Lucas. To też liczby z tej samej złotej rodziny. Inkorporują one zresztą w sobie dodatkowo zaokrąglenia kolejnych potęg phi. Bo nie tyle ważne są wartości, co występujące korelacje liczb, powiązania pomiędzy nimi. Co ciekawe, każdą liczbę Lucas i Fibonacciego można powiązać ze sobą i wykorzystać do wyznaczenia wartości swojego kuzyna. Popatrzcie na to. Najpierw wypiszmy na ekranie wyrazy ciągu Fibonacciego, a poniżej wypiszmy liczby Lucas. Nie pomyślelibyśmy, że to może być aż tak proste, ale zobaczcie to. Jedynka powstaje jako suma 0 i 1. Trójka to 1 plus 2. 4 to 3 plus 1. I tak dalej na podstawie kolejnych wyrazów ciągu Fibonacciego możemy otrzymać liczby Lucas. To kolejny przykład na to, że pojedyncze wartości nie mają tak wielkiego znaczenia jak ukryta zasada rządząca powstawaniem tych liczb. Liczą się korelacje pomiędzy wyrazami, występujące powiązania. Po raz kolejny też jesteśmy świadkami fraktalnej natury tych liczb, bo udało nam się dokonać zamiany, transponowania jednego ciągu w drugi, zgodnie ze znaną z fraktali zasadą samopodobieństwa. Okej, pora na kolejną ciekawą właściwość liczb Fibonacciego. Otóż gdy w kolejnych wyrazach ciągu przyjrzymy się jedynie ostatnim cyfrom liczb,
tutaj oznaczono je zielonym kolorem, to zauważymy powtarzający się w nieskończoność okres 60 cyfr. Czyli każde 60 kolejnych wyrazów ciągu będzie miało te same końcówki, te same ostatnie cyfry. Taka okresowość to stosunkowo zadziwiająca i intrygująca właściwość ciągu. Wypiszmy sobie na ekranie te 60 ostatnich cyfr. Możemy pokusić się tutaj o graficzną interpretację tego okresu ostatnich cyfr. Mamy ich 60, prawda? No nie wiem jak wam, ale mnie kojarzy się to z upływem czasu. W końcu każda godzina składa się z 60 minut, a każda minuta to 60 sekund. Narysujmy sobie zatem okrąg, który będzie symbolizował tarczę zegara i na tej tarczy naniesiemy nasze 60 cyfr. Cały okrąg ma rzecz jasna 360 stopni, zatem dokładnie co 6 stopni będziemy umieszczać kolejną ostatnią cyfrę z tego okresu. Czy w tej interpretacji graficznej będziemy mogli zauważyć jakieś ciekawe fraktalne właściwości? No, na pierwszy rzut oka popatrzmy na pełne godziny w tym zegarze. Okazuje się, że na godzinie 12, 3, 6 i 9 mamy wszędzie wartości 0. Biorąc pod uwagę, że to 60 ostatnich cyfr ciągu liczbowego, no to jest to dość nietypowe. A jeszcze dziwniej robi się, kiedy przyjrzymy się pozostałym godzinom w zegarze. Na każdej z nich mamy do czynienia z wartością równą dokładnie 5. Kolejna interesująca właściwość pojawia się wokół pełnych godzin. Zobaczcie, że mamy tu do czynienia z regularnym występowaniem cyfr 1, 7, 9 i 3, dokładnie w pobliżu pełnych podstawowych godzin. Co to może oznaczać i z czym należy to kojarzyć? No, oderwijmy się na chwilę od samej interpretacji graficznej. Mamy tutaj pierwsze 1000 liczb pierwszych. Spróbujmy oznaczyć kolorem czerwonym te liczby pierwsze, które jednocześnie są liczbami Fibonacciego. No nic szczególnego nie daje się tutaj dostrzec. A gdyby oznaczyć kolorem czerwonym tylko te liczby pierwsze, które są liczbami Luka? No nie, to też nam niewiele daje. To może nawiążemy jednak do naszej graficznej interpretacji i ostatnich cyfr wokół głównych godzin zegara. To były ostatnie cyfry równe 1, 7, 9 i 3. I teraz w zbiorze 1000 pierwszych liczb pierwszych oznaczmy kolorem czerwonym tylko te liczby pierwsze, w których ostatnia cyfra to 1, 7, 9 lub 3. No proszę, poza dwójką i piątką wszystkie liczby pierwsze będą zakończone jedną z tych czterech cyfr. Tak naprawdę, aby liczba była pierwsza, to jej ostatnia cyfra musi być właśnie jedną wybraną ze zbioru 1, 3, 7 lub 9. Zabawne, że to właśnie te ostatnie cyfry, które sprawiają, że liczba jest pierwsza, ułożyły się tak zgodnie wokół pełnych godzin naszego zegara. To dość niespotykany zbieg okoliczności, prawda? Natomiast w tym momencie dociekliwy człowiek zada sobie inne pytanie. Otóż, skoro ciąg Fibonacciego posiada okres 60 powtarzających się ostatnich cyfr, a liczby Luka także należą do tej samej rodziny złotych ciągów, to czy liczby Luka także będą posiadały swój okres powtarzających się ostatnich cyfr? Okazuje się, że tak. Proste wypisanie kolejnych wyrazów pozwala nam przekonać się, że w ciągu liczb Luka taki okres powtarzania się ostatnich cyfr wynosi 12, czyli co 12 wyrazów ostatnia cyfra liczby Luka jest taka sama. Czego mamy 12 na zegarze? No godzin, prawda? Rzućmy zatem znowu okiem na zegar Fibonacciego. Wypiszmy sobie też na ekranie okres 12 ostatnich cyfr liczb Luka i oznaczmy osie pełnych 12 godzin. Czy gdzieś na tych osiach zegara Fibonacciego dostrzeżemy ostatnie cyfry liczb Luka? Tak, choć może nie na pierwszy rzut oka, ale popatrzcie na to. Sumujemy wartości sąsiednie w każdej z 12 osi i bierzemy ostatnią cyfrę. 2, 1, 3, 4, 7, 1, 8, 9, 7, 6, 3, 9. Ha, niesamowite, prawda? Ile ukrytych fraktalnych zależności kryje ta interpretacja graficzna. A i to nie wszystko, bo przypomnijmy sobie ostatnie cyfry, które decydują o tym, że liczba jest pierwsza. Były to 1, 7, 9 i 3. Zwróćcie uwagę, że ostatnie cyfry liczb Luka oznaczone kolorem fioletowym zachowują się odwrotnie niż w ciągu Fibonacciego. Wartości 1, 3, 7, 9 występują poza czterema podstawowymi godzinami, czyli poza godziną 12, 3, 6 i 9, a w czterech głównych godzinach mamy cyfry definiujące liczby parzyste 2, 4, 6, 8. Z oczywistych powodów liczby podzielne przez 2 nigdy nie będą pierwsze. No, poza wartością 2, dwójka to jedyna parzysta liczba pierwsza, prawda? Okej, idźmy dalej. Już w pierwszym filmie wspomniałem o pracy pod tytułem Elementy autorstwa Euklidesa. Ten genialny grecki starożytny matematyk żył ponad 300 lat przed narodzeniem Chrystusa.
Jego praca Elementy składa się z 13 ksiąg na temat geometrii. Wpływu, jaki ta praca miała na losy ludzkości, nie sposób przecenić. W księdze szóstej Euklides przedstawił odcinek podzielony według złotej proporcji. Załóżmy istnienie odcinka AB, a jego całkowita długość niech będzie równa jednej jednostce. Obojętnie czy to będzie 1 metr, centymetr czy kilometr. Dla uproszczenia załóżmy po prostu długość jednej jednostki. Euklides w Elementach postuluje istnienie punktu G. Być może G od Golden, złoty, nie chodzi o grawitację G, ani tym bardziej o żaden inny punkt G. Oznaczmy odległość od A do G małą literką G, zaś skoro cały odcinek ma długość 1, no to długość odcinka GB musi być równa 1 minus G, prawda? I teraz pojawia się geniusz Euklidesa. Proporcja geometryczna, którą zapisał, jest następująca. Odległość od G do B ma się tak do odległości AG, jak odległość AG ma się do odległości AB. Możemy też wygodniej zapisać to, używając znanej nam odległości małego g. 1 minus g do g ma się tak samo jak g do 1. Gdy przemnożymy to obustronnie przez g, otrzymamy 1 minus g równa się g kwadrat. Lub po uporządkowaniu g kwadrat plus g minus 1 równa się 0. A podobne równanie skądś już znamy i dziś już rozwiązywaliśmy. Miejsca zerowe tej funkcji to duże fi i małe fi. Euklides zapisał to ponad 300 lat przed naszą erą. Raczej wówczas nie przypuszczał, że ten sam dowód ogląda teraz człowiek ponad 2300 lat później, korzystając z sygnału zero-jedynkowego przesyłanego dzięki Wi-Fi do maszyny mogącej wykonywać miliardy operacji na sekundę. Gdyby Euklides mógł coś skomentować na YouTubie, to zapewne by napisał "Still watching in 2015". Natomiast jest jeszcze jeden ciekawy postulat w Elementach, o którym chciałbym Wam dziś opowiedzieć. Załóżmy istnienie odcinka AB. Naszym celem jest wyznaczyć geometrycznie środek tego odcinka. Mamy do dyspozycji cyrkiel. Jak możemy tego dokonać? Euklides w księdze pierwszej zaproponował następujący sposób. Wbijamy nóżkę cyrkla w punkt A i odmierzamy promień długości odcinka AB. Przy pomocy tej nastawy cyrkla rysujemy okrąg. I analogicznie wbijamy teraz cyrkiel w punkt B i rysujemy drugi okrąg o tym samym promieniu, prawda? Promieniu będącym długością odcinka. Miejsca przecięcia się okręgów zdefiniują nam teraz odcinek, który dzieli AB na dwie połowy. Ktoś powie, no to w sumie logiczne, ale po co w ogóle o tym wspominasz? Dobre pytanie. Otóż te dwa okręgi przecięte w taki sposób to ciekawa figura geometryczna nazywana rybim pęcherzem lub z łaciny vesica piscis. Okej, ale to nie wyjaśniło, po co o tym wspominam. Słusznie, popatrzcie na to. Pojedynczy zegar Fibonacciego, ten nasz okrąg podzielony na 60 części, też możemy wykorzystać do stworzenia rybiego pęcherza. Wystarczy nam zdefiniować drugi taki sam okrąg i przeciąć je w dokładnie określonym miejscu, tworząc figurę, którą możemy szumnie nazwać Fibonacci Vesica Piscis. Pytanie tylko, po co? Ano, wróćmy do pojedynczego okręgu. Obliczmy z ciekawości, ile wynosi suma wszystkich cyfr na tym okręgu. Otóż po zsumowaniu otrzymujemy wartość 280. Mało to ciekawa liczba, wartością kojarzącą się z doskonałością koła byłoby raczej 360, prawda? W dodatku suma lewej połówki koła to 152, a prawa daje po zsumowaniu 128. Zatem różnica pomiędzy nimi to dokładnie 24. Póki co relatywnie nic ciekawego, ale zróbmy z dwóch zegarów, z dwóch tych okręgów wspomnianą figurę, czyli połączmy je zgodnie z euklidesową metodą połowienia odcinka. Pokażmy na ekranie wartości liczbowe. I zaznaczmy prostą stanowiącą oś symetrii, tę samą prostą, której możemy użyć w euklidesowej metodzie do znalezienia połowy odcinka łączącego środki obu okręgów. Jeśli teraz obliczymy sumę wszystkich cyfr na zewnętrznym okręgu, poza osią symetrii, tutaj te liczby są niebieskie, no to otrzymamy wartość 360. Tak samo zsumujmy wartości w wewnętrznym łuku figury, oznaczone tutaj kolorem żółtym. I wychodzi 180, czyli dokładnie połowa 360. Weźmy teraz sumę niebieskich, zewnętrznych cyfr, ale tylko po lewej stronie osi symetrii. Wynik to 180. Tak samo suma niebieskich cyfr po prawej, też 180. A wewnętrzne łuki? Lewa suma żółtych cyfr to 90, prawa suma to także 90. Piękne, prawda? Jak z pozoru nie mające nic wspólnego z okręgiem, ostatnie cyfry ciągu Fibonacciego potrafią w sumie dać tak piękne, związane z okręgiem i symetryczne wartości.
humanista, filozof czy poeta powie tutaj, że to piękna graficzna reprezentacja idei dualizmu. Jeden okrąg nie jest doskonały. Dopiero w parze ujawnia swoją matematyczną pełnię. Mamy tu dobro i zło, życie i śmierć, materię i antymaterię, yin i yang, mężczyznę i kobietę. Dwie przeciwstawne, dychotomiczne energie, które dopiero po połączeniu dają pełnię. Oczywiście człowiek twardo stąpający po ziemi powie wówczas, że osoba wygłaszająca takie teorie zapewne dawno nie była na randce. Natomiast ja lubię po prostu spojrzeć na fakty, na matematyczne wyniki, które otrzymaliśmy. Przypomnę słowa ze wstępu. Nie będziemy dziś udzielać żadnych odpowiedzi. Interpretacje faktów to coś, z czym można się zapoznać i co pokazuje na filmie, ale interpretacja jest zawsze subiektywna, nieweryfikowalna matematycznie, choć nie mówię, że nie jest urokliwa. Natomiast to, co mnie zadziwia, to fakt, że w XXI wieku, casualowo sobie programując, posługując się procesorem o architekturze 22 nanometrów, którego rdzeń potrafi wykonać 3,5 miliarda operacji na sekundę i który przed chwilą wyznaczył dla mnie kilkadziesiąt tysięcy wyrazów ciągu Fibonacciego, w swoich badaniach nad interpretacją graficzną okresu 60 ostatnich cyfr tego ciągu wracam do pracy człowieka żyjącego 300 lat przed naszą erą. Osobę przemierzającą kosmos nazywamy astronautą. Ten starożytny Grek był intronautą. Przemierzał kosmos wewnątrz samego siebie. Ten świat idei i matematycznej abstrakcji, który tak przyciąga do siebie introwertyków. Ile tego świata udało się zwiedzić nam, ludziom wychowanym w ramach frameworka współczesnej zachodniej cywilizacji? Oczywiście ktoś powie, a w czasach starożytnych nie było telewizji, starożytne Greczynki to też pewnie nie były Miss Uniwersum, tam naprawdę nie było nic innego do roboty. Ale tak zupełnie poważnie, warto czasem zajrzeć do świata idei. Nawet nie w poszukiwaniu nowej matematycznej teorii, a po prostu w celu znalezienia inspiracji, odpowiedzi na te pytania, na które możemy i powinniśmy odpowiedzieć. Jakie jest moje miejsce i moja misja na tym świecie? Co dobrego mogę zrobić dla innych? Jaką osobę chcę stworzyć? Czym chciałbym się w życiu zajmować? Co konkretnie mogę zrobić, aby osiągnąć to, co założyłem? Czy wykazuję wystarczającą inicjatywę? Niech taki będzie epilog dzisiejszego filmu. Dziękuję za Twoją uwagę. Jeżeli film Ci się spodobał, to potwierdź proszę ten fakt oddaniem łapki w górę. Do usłyszenia w innym ciągu zer i jedynek na moim kanale. Pozdrawiam serdecznie.